Minister edukacji przekazał ostateczną decyzję. Na tę wiadomość czekali wszyscy rodzice. Wiadomo już, czy uczniowie w tym roku szkolnym będą mogli wrócić do szkół. Minister edukacji, Dariusz Piątkowski, przekazał wiadomość, na którą czekali rodzice. Okazuje się, że to ostateczna decyzja, która obejmie wszystkich. Zapadła decyzja w sprawie powrotu do szkół wszystkich uczniów. Decyzja może zaskoczyć wielu rodziców. Minister edukacji podjął ważną decyzję w sprawie powrotu dzieci do szkół. Właśnie ogłoszona została decyzja, na którą czekali rodzice i ich dzieci. Wiadomo już, w jakim trybie zakończy się rok szkolny 2019/2020. Minister edukacji, Dariusz Piątkowski, nie pozostawił złudzeń na ten temat. Do 26 czerwca, czyli do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych, będzie realizowane kształcenie na odległość, przekazał minister edukacji. Minister zdrowia zaznaczył, że przed uczniami są dni wolne od zajęć, kiedy ich starsi koledzy będą pisać testy ósmoklasistów oraz maturalne. Przerwa w nauczaniu obejmie także święta Bożego Ciała, co w sumie oznaczałoby, że dzieci wróciłyby do szkół na zaledwie kilka dni. W obecnej sytuacji nie jest korzystnym rozwiązaniem. Fizycznie, w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku, dodał Dariusz Piątkowski. Wyjazdy wakacyjne dzieci, kolonie i obozy. Już w piątek rodzice dowiedzieli się, że w tym roku ich pociechy będą mogły udać się na zorganizowany wypoczynek wakacyjny. Wielu rodziców zastanawiało się, czy w ogóle będzie to możliwe, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej na czele z Dariuszem Piątkowskim podjęło decyzję, by obozy i kolonie się mogły się odbywać. Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie, można przeczytać na stronie MEN. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich rodziców, którzy w ostatnich miesiącach spędzali czas ze swoimi pociechami w domu, podczas gdy szkoły pozostawały zamknięte. Minister edukacji, Dariusz Piątkowski, przekazując najnowszą decyzję, dodał, że ma nadzieję, że już od września edukacja wróci do norm sprzed pandemii. Źródło: Polsat News. Zobacz także pomysły na prezenty i super oferty na Dzień Dziecka. Więcej: nowy, niepokojący objaw koronawirusa. Włoscy. Nowe objawy koronawirusa wykryte przez naukowców z Włoch. Obecnie wiedza na temat panującego wirusa jest ograniczona, więc więcej: najnowszy trend w kosmetyce. Więcej: ceny niższe nawet o 70%. Zrób sobie Dzień Dziecka. Więcej: nagle na żywo przerwali wypowiedź Roberta.
Robert Biedroń doświadczył sytuacji, które zestresowałoby niejednego. Jego wystąpienie, które było też transmitowane na Więcej sąsiad porwał trzylatkę i zrobił z nią kropka. Mężczyzna miał porwać trzyletnią dziewczynkę spod jej domu i wykorzystać seksualnie. Do sądu trafił już akt oskarżenia. Więcej komunikacja miejska powinna być za darmo? Darmowa komunikacja miejska została wprowadzona m. Inne przez Stryków, Ząbki, Gostyń, Giżycko, Świeradów-Zdrój, Żory. Więcej mężczyzna od 66 lat żyje w przedziwnej maszynie. Mężczyzna korzysta z maszyny, która kiedyś była niezwykle powszechna, a teraz używa jej tylko kilkadziesiąt osób na świecie. Więcej dostarczone przez Plista. Czytaj także Wielkie Szczęście w domu Małgorzaty Rozenek. Przepiękny widok mamy z dzieckiem, gwarantowane 23 kg mniej w miesiąc. Wystarczy do śniadania dodawać. Sponsorowana redukcja tkanki tłuszczowej w 30 dni. Wystarczy dwa razy dziennie. Sponsorowane rodzice nagle stracili 4-latka z oczu. Ruszyło za nim kilkanaście osób. Zaskakujący finał poszukiwań w Pabianicach.